dobry, szanowni państwo. Witamy bardzo serdecznie na przejściu granicznym w Medyce, gdzie jako Konfederacja, a przede wszystkim jako zjadacze chleba codziennego, dzięki ciężkiej pracy naszym rolnikom, a o taką właśnie, o takie pożywienie się upominamy, jesteśmy tutaj, by raz jeszcze i do końca solidaryzować się z protestującymi. Drodzy państwo, sprawa zaszła za daleko. Otwarta granica z Ukrainą i nałożone embarga na niektóre z produktów są niewystarczające. Drodzy państwo, protesty odbywają się nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Widać solidarność, widać zaciętą chęć walki, nieodpuszczania tematu wyrzynania rolnictwa nie tylko polskiego, ale europejskiego poprzez Zielony Ład i właśnie liberalizację prawa przepływu towarów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Przypomnijmy, drodzy państwo, że niedawno także wyszło na jaw kilkaset firm, które te produkty o jakości gorszej, o jakości niekontrolowanej, które w ilości niekontrolowanej przypływają do Polski, a na naszych talerzach są, będą i będą zjadane przez nas, przez nasze dzieci w żłobkach, w przedszkolach, przez chorujących seniorów. My, drodzy państwo, wyrażamy ogromne wyrazy wdzięczności, szacunku i raz jeszcze solidarności z rolnikami, z protestującymi tutaj i dzień, i noc, i nie tylko tutaj, ale w całej Polsce. Bo, drodzy państwo, bez polskiego rolnictwa nie będzie przyszłości i staniemy się zależni od wielkich agroholdingów, które teraz prowadzą tak naprawdę rozkwit swoich firm poprzez to, że te otwarte granice umożliwiają napływ do Polski i do całej Europy. A jeszcze raz przypomnijmy, że na Ukrainie w tych rolniczych firmach, gospodarstwach nie ma biednych rolników, którzy są jedną nogą na froncie, a ich kobiety harują w polu, tylko są to wielkie agroholdingi, które teraz żerują na tym, że Europa pomaga Ukrainie podczas tej wojny. Do tego, drodzy państwo, trzeba powiedzieć, że wstydzimy się za to, co marszałek Hołownia, któremu chyba wydaje się, że jest wciąż w Mam Talent w TVN-ie, opowiada o przygniataniu Putina do ziemi. Drodzy państwo, ten człowiek nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę problem ogromny i wojna z rolnikami dzieje się tu i teraz. Ten człowiek powinien być na granicy, ten człowiek powinien negocjować, rozmawiać i robić wszystko, by ratować polskie rolnictwo, a nie odstawiać jakieś szopki, które na scenie międzynarodowej dla Polski bardzo źle mogą się skończyć. I pytamy tutaj takich właśnie śmiałków, którzy machają szabelką, czy gdy rzeczywiście doprowadzą do konfliktu, wpędzą nas w konflikt, faktycznie będą bronić naszej ojczyzny. My, drodzy państwo, chcemy, by rolnicy wiedzieli, że mają nasze wsparcie i uznanie, a nasi posłowie, poseł Grzegorz Braun, poseł profesor Andrzej Zapałowski są na każde wezwanie i są dostępni, interweniują, tak samo jak i posłowie, wszyscy, cała osiemnastka posłów Konfederacji. Ja proszę o zabranie głosu pana Janusza, przedstawiciela podkarpackiej oszukanej wsi, który przypomni państwu, co wydarzyło się tutaj z flagą biało-czerwoną naszą, a my wciąż klęczymy przed Ukrainą i oddalibyśmy jej wszystko. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Podkarpacka oszukana wieś, Roman Kondów. Chciałbym po prostu zaapelować do naszych włodarzy, do naszego marszałka. Jestem, jakbym to powiedział od razu z góry, nie jestem tutaj politykiem, nie jestem w żadnej opcji politycznej, żebyśmy się tutaj zrozumieli, bo ktoś może mnie oskarżać, że stoję z Konfederacją. Stoję jako rolnik, jako obywatel RP i jestem zniesmaczony tym incydentem, który miał tu miejsce na granicy, szanowni państwo, w sobotę wieczorem. Jeden obywatel z Ukrainy nagrywał drugiego obywatela, jak naszymi barwami narodowymi podciera sobie gestownie cztery litery. Jest to bardzo niesmaczny akcent ze strony Ukrainy. Tyle, co byśmy im pomogli. Szanowni państwo, tak nas jeszcze lekceważą, tak chcą to podkreślić, tak chcą nas zniszczyć, tak chcą nas upokorzyć, szanowni państwo. I apeluję tutaj do całej Polski i do pana marszałka, który tak powiedział, że pan Braun to źle zrobił z tymi świeczkami. Jaka to jest proporcja świeczki do znieważenia naszych barw narodowych. Podkreślę, nie może to być i nie powinno mieć miejsca. Apeluję stąd do ambasadora Ukrainy, który siedzi tam w Warszawie. Niech odpowie, niech się wytłumaczy za swojego obywatela, czemu się dopuścił takiego haniebnego incydentu tutaj na przejściu wśród naszych rolników, wśród obywateli RP. Nie możemy tego zdzierżyć. Będziemy dzisiaj, pojedziemy na policję, spytamy się, co w tej sprawie się
robi i trzeba tą sprawę tak napiętnować, jak była napiętnowana odnośnie tych świeczek. Tych świeczek, które nie powinny mieć tego miejsca, ale niestety zdarzyło się. Mi się wydaje, że to właśnie chodzi o to, że nasze barwy narodowe są tutaj niszczone i moja flaga została tam zarekwirowana jako dowód w sprawie i mam nadzieję, że będzie sprawa rozwojowa, pójdzie ta sprawa do sądu i ten pan z Ukrainy będzie bardzo surowo ukarany za ten incydent, wydalony z naszego kraju, szanowni państwo. I jeszcze raz apeluję i protestujemy tu w słusznej sprawie, żeby nas zrozumiano. Po prostu nasi rolnicy zostali wykończeni przez stronę ukraińską, szanowni państwo, przez oligarchów, którzy posiadają nie 600, nie 700, ale nawet razem reasumując 1,5 miliona hektarów jednak koncernów. Nie możemy na to pozwolić. To została duża furtka zrobiona na dużych koncernów, które siedzą sobie i w Belgii, i w Niemczech, i we Francji. To oni zarządzają i teraz mieli pretekst do tego, żeby to zboże wywieźć do zachodniej Europy. Dziękuję, szanowni państwo. Tylko trzeba pamiętać też o jednym. Dziękujemy bardzo. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu lidera Konfederacji Krosno-Jasło, pan Adam Berkowicz. Który na to też zezwolił i pozwolił przede wszystkim. Drodzy państwo, wszyscy wiemy, że obrzucają się winą za stan, który już toczy się od blisko roku. Donald Tusk winił rządy Zjednoczonej Prawicy, że nic nie zrobiły w tej materii. Wydawało się wyborcom, że po wyborach, jak zmieni się władza, że zostanie zatrzymany ten niekontrolowany napływ różnych produktów rolnych z terenu Ukrainy. Drodzy państwo, rolnicy to też przedsiębiorcy. Jeżeli wzięte na pracę w polu kredyty na zakup maszyn, na zakup nawozów, nie dadzą efektów w postaci dochodu z zebranych plonów, będzie to postawienie polskiego rolnika, polskich przedsiębiorców rolnych w stan likwidacji i myślę, że wówczas wszyscy jako konsumenci odczujemy, że ta żywność, którą nam tutaj w wielkich ilościach przywożą ze wschodu różne polskie firmy de facto, okaże się żywnością, która spowoduje ogromną kolejną zapaść zdrowotną. Ja apeluję do wszystkich państwa, jeżeli tak jak będzie to już niedługo Jasielskim, Krośnieńskim, jeżeli państwo napotkacie blokadę protestujących rolników, nie psioczmy, wesprzyjmy ich dobrym gestem. Być może jak kiedyś na początku wojny na Ukrainie nosiliśmy wstążeczki żółto-niebieskie. Może teraz czas na biało-czerwone wstążeczki, które będą dowodem wsparcia dla wszystkich rolników, którzy na terenie całej Polski przyłączają się do protestu. Bardzo, bardzo o to proszę. Bardzo proszę o zabranie głosu posła ziemi przemyskiej, profesor Andrzej Zapałowski. Szanowni państwo, już praktycznie od kilku miesięcy wspieram przewoźników, rolników. I proszę zwrócić uwagę, nic się nie dzieje. W Sejmie trzeciorzędne tematy, jeżeli chodzi o sprawy egzystencjonalne Polaków. Rząd poza deklaracjami tak naprawdę nic absolutnie nie zrobił. Przed chwilą rozmawiałem tutaj z jednym z przewoźników, który stoi w kolejce. Mówi, syn zbankrutował. Miał kilka samochodów, ZUS zajął jego konta. Proszę państwa, musimy stracić złudzenia. Powiem państwu, że mam to, taki oto przypadek, że 25 lat temu byłem posłem na Sejm i razem z Gabrielem Janowskim blokowałem mównicę, kiedy wyprzedawali polskie cukrownie. Uratowaliśmy około, można powiedzieć, 40% wtedy zostały w polskim koncernie. Kilka lat później byłem posłem do Parlamentu Europejskiego i proszę państwa, w Parlamencie Europejskim przyjęto wtedy uregulowania, że zapłacą 3 razy więcej niż wartość cukrowni za likwidację tych cukrowni. I tutaj najbliższa z medyki w Przeworsku cukrownia została zburzona. Zapłacono im za to i te koncerny zachodnie zaczęły inwestować za te pieniądze na Ukrainie i teraz z Ukrainy zalewa nas ten cukier. Proszę państwa, mamy do czynienia z takimi procederami.
musimy skończyć ze złudzeniami. Jeżeli rolnicy, jeżeli przewoźnicy, jeżeli inne grupy społeczne nie zmuszą tego rządu do działania, to żadne deklaracje, żadne obietnice nic tu nie dadzą. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu posła ziemi rzeszowskiej, poseł Grzegorz Braun. Szczęść Boże, szanowni państwo, Konfederacja nie jest mądra po szkodzie. Myśmy ostrzegali, myśmy już w 22 roku zwracali uwagę na zagrożenia, niebezpieczeństwa, nie tylko te o charakterze militarnym, ale także zagrożenia społeczne, ekonomiczne. I teraz bez niskiej satysfakcji stwierdzamy, mówiliśmy o tym, mówiliśmy o ukrainizacji Polski, mając na myśli właśnie poświęcanie interesu polskiego rolnika, polskiego przewoźnika, interesu nas wszystkich, Polaków, na rzecz zobowiązań międzynarodowych, doktryn globalistycznych. Rząd w Warszawie i ten poprzedni, i ten obecny nie stają na wysokości zadania, bo nawet nie próbują reprezentować polskiego interesu, polskiej racji stanu. Rządzący w Warszawie wypowiadają wojnę całemu światu ustami pierwszych osób w państwie. Wypowiadane są zdania, których konsekwencją jest de facto wprowadzanie Polski do wojny w charakterze strony wojującej, a polskie interesy, polskie bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo żywnościowe, okazuje się kwestią drugorzędną, nieistotną dla rządzących. Posłowie Konfederacji nie dysponują bezpośrednim wpływem na władzę, na rząd, na decyzje rządzących. Staramy się w miarę naszych skromnych możliwości, by te protesty, które trwają tutaj przecież już kolejny miesiąc, ba, można powiedzieć nawet rok, jeżeli wziąć pod uwagę te pierwsze protesty rolników, pierwsze protesty transportowców, staramy się, by te protesty nie przebiegały w próżni. Jesteśmy bardzo wdzięczni przedstawicielom mediów, którzy także mimo mniej sprzyjających warunków atmosferycznych trafiają w to miejsce, transmitują nasze konferencje prasowe i zapewniają rezonans medialny w przestrzeni publicznej tym protestom. Nie chodzi o nas, posłów, nie chodzi o nas, radnych, politykujących. Chodzi o dobrostan, bezpieczeństwo polskich obywateli ze szczególnym dzisiaj uwzględnieniem rolnika, producenta i konsumenta. Wszyscy jesteśmy konsumentami. Tak jak to już zostało powiedziane, te protesty nie są protestami egoistów. To nie są protesty o jakieś interesy konkretnej i wyłącznie tylko jednej branży. To jest protest w interesie ogólnospołecznym, ogólnonarodowym i dlatego popieramy protestujących i dlatego wraz z nimi dopominamy się o to, by rząd Rzeczpospolitej Polskiej, władze centralne i regionalne stawały na wysokości zadania. W najbliższych dniach będziemy wraz z posłem Andrzejem Zapałowskim składać wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ to jest narzędzie, które jeszcze może być uruchomione o kontrolę procesów, które zachodzą tutaj na granicy, w jakim stopniu są spełniane normy i procedury, jak się to dzieje, że do Polski wjeżdża towar, który jest najwyraźniej poniżej standardów, który nie spełnia tych kryteriów, które spełniać musi polski rolnik, polski producent,
polski handlowiec. Więc jeszcze ta jedna kwestia, to nie jest, szanowni państwo, żaden wolny rynek. To nie jest żadna normalna współpraca międzynarodowa. To, że polski rolnik zostaje postawiony w sytuacji, w której poprzeczka przed nim tak wysoko zawieszona może być omijana przez producenta i handlowca z zagranicy. To my właśnie upominamy się o równy dostęp do tego rynku, o bezpieczeństwo dla wszystkich. Dziękujemy za uwagę. Wraz z nami, poza tymi, którzy zabrali głos, są nasi współpracownicy, koledzy, koleżanki, którzy idą w tej chwili już, możemy tak powiedzieć, idą do najbliższych wyborów samorządowych. Bierzcie to państwo pod uwagę także i w tych najbliższych wyborach. Kto staje po stronie polskiego producenta, polskiego konsumenta? Kto upomina się o polski interes narodowy i polską rację stanu? W wyborach samorządowych także i te sprawy będą się na lata rozstrzygać. Dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.